Cześć, witam Was w dniu kaskadera. Zobaczcie, co tutaj porabiam, jaką mam sytuację. Dzisiaj działam nad tym, nad klatką schodową. Tutaj sobie zrobiłem takie rusztowanie. W zasadzie je odbudowałem. I zacząłem pierwszą płytę, przykręciłem dokładnie nad wejściem do sypialni. I jak to wygląda? Zobaczcie, tutaj mi się nie mieści ten podnośnik. Musiałem sobie tam popodstawiać kawałki płyt, żeby zachować jakąś stabilność. No i trochę z drabiny z jednej strony, trochę z drugiej. Tak przestawiam. No masakra generalnie. Powiem Wam, że to jest chyba najgorszy element układanki. No ale przyłapałem ją już. Też nagłowiłem się, jak przepuścić ten kabel, który tam będzie do oświetlenia, i z różnych stron tutaj podchodziłem, żeby go przepleść, i udało mi się jedynie od tego miejsca tutaj jakoś tam rękę wsadziłem i go przeplotłem. Ale naprawdę kombinacja taka, że hej, dokładnie kombinacja alpejska. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Zobaczcie, zrobiłem sobie na oświetlenia wypusty tutaj. W końcu zdecydowałem, że nie będzie takich typowych oczek, tylko będą takie na płytę przykręcane. No niby oczka, takie punktowe oświetlenie, ale no, nie robię tych dziur jak wcześniej, tylko po prostu będzie jakiś taki element dokręcany do płyty, tak żeby uniknąć przygód z tą folią później, bo to niby wiadomo, będzie mały prąd, małe ciepło, ale no i tak nie chcę tego przerywać. No i z drugiej strony nad klatką schodową tutaj jest dwa te wypusty i tutaj będzie tylko dwa dokładnie nad schodami. Tutaj jeszcze do obróbki jest wejście na strych. Nie mam jeszcze tego włazu. A tutaj będzie trzy te punkty. Jeden tam, gdzie podnośnik, drugi, no i trzeci gdzieś tutaj w tym miejscu. Ale to jeszcze też jest, no, śpiew przyszłości. Także teraz będę chyba zdejmował podnośnik i przyłapię ją już do końca, tą płytę. No i biorę się dalej. Pokażę Wam, jak będzie więcej. No i kaskadera ciąg dalszy. Zobaczcie, jestem cały czas nad klatką schodową, gdzie te deski mam takie, żeby tam nie zlecieć na dół. Mam przykręcone już kolejne płyty, już druga tutaj, drugi rząd osadzony jest już właz, więc biorę się za dalszy ciąg przykręcania płyt. Tutaj wykleiłem już resztę folią, wyprowadzone są tutaj te przewody elektryczne, no i kolejny etap prawie za mną. Tutaj po prostu to trzeba obrobić i no i tyle, i dobra nasza. No i najgorszy etap, jeżeli chodzi o przykręcanie płyt karton gipsowych, już za mną. Tutaj jestem na tym korytarzyku i on jest najgorszy ze względu na klatkę schodową. Tutaj pod spodem, tak jak już mówiłem, przepaść, więc trzeba tutaj kaskaderować. No i do tego zeszło mi trochę z tym włazem, ale już zamknięte. Zobaczcie, jak tutaj sobie rozwiązałem. Nie wiem, czy to... Tu są takie kawałki, zobaczcie, z jednej i z drugiej strony przy włazie. Nie wiem za bardzo, czy to jest dobrze zgodnie ze sztuką zrobione, ale... No ale tak wychodziło. Powinno być ok. Właz mam zlicowany z płytą, tak żeby nie wystawało. I no nie wiem, tutaj chyba bokiem przy włazie jeszcze jakieś takie listewki trzeba by obsadzić, żeby to ładnie było obrobione, ale to ten etap to już w przyszłości. Dzisiaj zamykam dzień, jutro biorę się za łatanie tych dziur, wklejanie fizeliny, no i potem gładź. Chcę ogarnąć tą przestrzeń, bo no, żeby dalej koleś od schodów robił
schody pod spodem, to no muszę mieć tutaj to zamknięte. Więc to jest na razie na ten moment priorytet. Pozdrawiam Was tymczasem i trzymajcie się.